Cześć! Witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na Q&A, czyli Wasze pytania do mnie. Ostatnio na Instagramie zadałam Wam pytanie, czy macie ochotę na takie Q&A, bo wiem, że dużo osób doszło do mojego kanału, dużo nowych osób jest na moim kanale i dużo osób często zadaje mi pytania w komentarzach, więc pomyślałam, że nagram Q&A i na te komentarze, na te pytania Wam odpowiem. Zarówno pojawiło się też troszeczkę komentarzy tutaj na YouTube, na kanale, więc troszkę tych pytań nam się tutaj zebrało i mogę Wam nagrać taki film, więc zabierajcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia. Film krótki nie będzie, więc serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. I moi drodzy, przejdziemy do pytania pierwszego. Z jakich powodów przeprowadziłaś się na Islandię? Jak długo zajęło Ci zaklimatyzowanie? Jak u Ciebie z językiem i znajomymi? I tutaj padły dwa podobne pytania. Drugie pytanie jest, czy łatwo było Ci się zaklimatyzować na Islandii? Chodzi tutaj o kulturę ludzi, język i brak znajomych. Więc zaklimatyzowanie się, język i brak znajomych, ujmę to w jednym pytaniu, bo to są pytania od dwóch osób, ale odpowiem najpierw na to pierwsze pytanie, z jakich powodów przeprowadziłam się na Islandię. Ja już na takie pytanie odpowiadałam w moich wcześniejszych Q&A, ale rozumiem, że dana osoba nie widziała tamtego filmu, jest może tutaj nową osobą na moim kanale, więc już przypominam, już odpowiadam. Ja, słuchajcie, na Islandię przyjechałam za moją miłością, za moim mężem. Mój mąż tutaj na Islandii dostał pracę w firmie Istak. Mój mąż jest z zawodu budowlańcem, płytkarzem, tynkarzem. Mój mąż po prostu jest złota rączka, wszystko potrafi zrobić. I z Polski dostał taką informację, że tutaj Istak przyjmuje budowlańców. Złożył podanie i dostał się, słuchajcie, od razu. Mój mąż przyjechał tutaj pierwszy do Istaka, zaczął tutaj na Islandii pracę, ale dostał ofertę lepszej pracy do innej firmy i wówczas jak tą ofertę dostał, ściągnął mnie tutaj razem z synem na Islandię. Ja zresztą sama powiedziałam, że w takiej rozłące żyć nie będziemy za długo, bo mi się to nie podoba, nie pasowało mi być bez męża osobno. I przyjechałam tutaj z synem i również znalazłam pracę, czyli praktycznie praca przyszła sama do mnie. Miałam załatwioną pracę już od razu po tygodniu poszłam do pracy no i tak, przyjechałam na Islandię za mężem, żeby rodzina była w komplecie. Syn poszedł tutaj od razu do szkoły, także tak to wyglądało. I powiem Wam, że ja wbrew pozorom bardzo szybko się tutaj zaklimatyzowałam. Moje miasteczko przypomina mi miasteczko mojej mamy w Szwajcarii, jest praktycznie podobnie i nawet jak mąż odbierał mnie z lotniska, to był taki, wiecie, troszeczkę zdezorientowany, co ja powiem, gdzie ja przeleciałam, czy mi się tu będzie podobało, ale ja Wam powiem, że tam, gdzie rodzina, to tam jest zawsze dobrze, w kupie jesteśmy silniejsi. I nie przeszkadzało mi to, że tu jest taki kraj, że tu są takie zimy, że tu jest takie lato. Ja po prostu chciałam być z moim mężem razem, chciałam, żebyśmy byli wszyscy razem i bardzo szybko się zaklimatyzowałam i ogólnie mi bardzo podoba się tutaj mieszkanie na Islandii. Mój mąż często narzeka, powiem Wam, a ja jestem bardzo optymistyczna, jakoś podchodzę do tego, mi dobrze się tutaj żyje, nie narzekam na pogodę, wiem, że często mężowi nawet przedstawiam pogodę w Polsce, a pogodę tutaj i zauważyłam właśnie w tym roku, mu to udowodniłam, że tutaj takie są 2,5 do 3 miesięcy takich zimowych dni, gdzie słońce późno wstaje i wcześniej zachodzi, ale nie zachodzi wcześniej jak w Polsce. I to jest ta różnica. U nas teraz już mamy marzec i powiem Wam, że już w lutym, w styczniu nawet, końcem stycznia zaobserwowałam, że słońce jeszcze mieliśmy o 18, jeszcze było jasno. Więc teraz już jest dużo, dużo jaśniej i jest dużo jaśniej jak w Polsce, bo wiem, rozmawiamy z moją teściową przez kamerki i
na FaceTime'ie i widzę, jak u niej już jest ciemno o tej porze, a u nas jeszcze świeci słońce, także mi to w ogóle nie przeszkadza, ja się tutaj bardzo dobrze zaklimatyzowałam, bardzo dobrze się tutaj czuję. I teraz jeszcze jak z językiem. Ja powiem Wam, że przyjeżdżając na Islandię ja znałam bardzo dobrze język niemiecki, szwajcarski, bo to są, można powiedzieć, dwa różne języki. I wzięłam sobie 30 godzin języka angielskiego na to, że po to, żeby tutaj po prostu się dogadać. I w pierwszych miesiącach operowałam językiem angielskim, dogadywałam się po angielsku, ale później z czasem zaczęłam się uczyć islandzkiego. Też nas z firmy wysłano na 2, 3. Ten trzeci to był taki, wiecie, już dodatkowy kursy islandzkiego, ale ja bardzo dużo nauczyłam się języka islandzkiego ze słuchu, z pracy, z mojej pracy, gdzie pracowałam z ludźmi. Tam w naszej pracy byłyśmy, teraz już jest więcej Polaków, ale jak ja zaczęłam pracę, były głównie ze mną Islandki i ja się wsłuchiwałam w ten język i po prostu nauczyłam się języka islandzkiego bardziej ze słyszenia i zawsze prosiłam, żeby mnie poprawiano, jak źle coś powiem, no i tak wyszło, że język, no teraz powiem Wam, że dogaduję się po islandzku bez problemu, ale jak czegoś się tutaj, wiecie, mam problem, no to wówczas po angielsku nie ma problemu, żeby się tutaj porozumieć. I tutaj jeszcze jest pytanie, jak ze znajomymi, z brakiem znajomych. I powiem Wam tak, wbrew pozorom, na brak znajomych nie mogłam narzekać przyjeżdżając tutaj, bo mój mąż był 1,5 roku dłużej ode mnie, więc on już znajomych swoich tutaj z pracy miał i właśnie na sam przyjazd mój zorganizował takie spotkanie ze znajomymi, gdzie właśnie byli mężowie z żonami, mieliśmy taką swoją grupę 6 osób i taką zrobiliśmy, mąż zaproponował taką zapoznawczą imprezę u nas, ja poznałam się z tą grupą ludzi, no i powiem Wam, no na brak znajomych nie mogłam narzekać, bo od razu praktycznie po przyjeździe ja przyjechałam, dajmy na to, w poniedziałek i zaraz w weekend mieliśmy spotkanie z tymi znajomymi męża i ja się z nimi zapoznałam, więc już na start znajomych miałam, ale jak już poszłam do pracy, to w pracy też poznałam dużo ludzi, dużo Polaków, więc nie było tutaj problemu. Tutaj też był męża brat, który też ściągnął swoją żonę po jakimś czasie, więc no mieliśmy taki większy kontakt, wiecie, też bardziej z rodziną, też był mój syn. Brakowało mi moich dobrych przyjaciół z Polski, których tam zostawiliśmy i zostawiliśmy też przyjaciół w Niemczech, wyjeżdżając tu na Islandię, no ale życie, niestety życie, więc staramy się widywać tak często jak możemy, bo to są moi bliscy przyjaciele, na których zawsze możemy liczyć, którzy są nam bardzo bliscy i tego mi właśnie, ich najbardziej mi brakuje, ale takich znajomych, na brak znajomych tutaj nie narzekam. Powiem Wam, że jest bardzo dużo Polaków. Mam też bardzo dobrą koleżankę Islandkę, z którą bardzo się przyjaźnimy, także powiem Wam, że jest okej tutaj ze znajomymi i też Wam szczerze powiem, że za granicą za dużo znajomych lepiej nie mieć, bo jak wiecie, Polak Polakowi za granicą, no, także na pewno wiecie, o co mi chodzi, lepiej mieć taką swoją grupkę znajomych niż spotykać się nie wiadomo z jaką ilością osób i później są, wiecie, różne plotki, więc my też z mężem unikamy dużej grupy ludzi, wolimy swoją taką grupkę znajomych, w której dobrze się czujemy i w której się możemy spotkać i z którą możemy sobie, wiecie, zawsze na różne tematy porozmawiać. Następne pytanie, troszkę się rozgadałam na to pierwsze pytanie. Czym zajmujesz się zawodowo na Islandii? Na to pytanie, słuchajcie, odpowiem krótko, bo nie chcę za bardzo tutaj opowiadać mojej pracy, w ogóle nie chcę poruszać tematu pracy, więc powiem tylko, że pracuję w bardzo dużej firmie, która zatrudnia ponad 600 osób i powiem Wam, że pracuje tam też dużo Polaków, ale w większości są to Islandczycy. Także mam nadzieję, że moja odpowiedź będzie tutaj dla tej osoby
wyczerpująca. Powiem Wam tak, no po prostu na tematy mojej pracy tutaj, tematów mojej pracy tutaj nie będę poruszała. Także to jest odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że się nie gniewasz, kochana, że tak odpowiedziałam, ale też mam nadzieję, że jest to wyczerpująca odpowiedź. I następne pytanie, jak poznaliście się z mężem i jak długo jesteście ze sobą? Powiem Wam, że my z mężem praktycznie mieszkaliśmy na tej samej ulicy. Mąż chodził na podwórko na jedną stronę ulicy, a ja na drugą. Chodziliśmy też razem do tej samej szkoły podstawowej. Myśmy chodzili do szkoły podstawowej, gdzie było 8 klas. I powiem Wam, że jak ja byłam w 6 klasie, mąż był w 8, to już oni byli tacy dorośli, wiecie. Więc męża ze szkoły tak pamiętam troszeczkę przez mgłę, ale bardziej zapoznałam męża przez moją dobrą koleżankę, naszego obecnego przyjaciela, siostrę. Ona kiedyś mnie zaprosiła do siebie na domówkę i wtedy mój mąż przyszedł do naszego przyjaciela, bo no, mieszkali razem z rodzicami, taka była impreza i tam poznałam mojego męża i tak wiecie, lekko tam między nami jakaś chemia się pojawiła. No i później mąż się chciał ze mną umówić, umówił się ze mną, no i tak się zaczęło. Tak się zaczęło, jesteśmy ze sobą, słuchajcie, 32 lata, czas długi, ale powiem Wam, że no jesteśmy ze sobą szczęśliwi, kochamy się i ja mile wspominam te nasze początki, no trochę czasu jesteśmy ze sobą, 32 lata minęło, minie w tym roku, przepraszam, w kwietniu, więc no tak, tak się właśnie poznaliśmy i tyle jesteśmy ze sobą. Następne pytanie. Czy kłócicie się z mężem i czy macie ciche dni? No także powiem Wam, po tylu latach małżeństwa, po tylu latach bycia ze sobą i latach małżeństwa, no wiadomo, że się kłócimy. No nie ma związku bez kłótni. Uważam, że zawsze musi być w związku kłótnia, chociaż wiadomo, nie taka kłótnia, żeby szło na noże, ale musi być. Musi być zawsze jakiś taki, wiecie, nieporozumienie w związku, bo jakby tego nie było, to zawsze tutaj są jakieś podejrzenia, że któraś osoba coś tam na boku może robi, albo w każdym związku, słuchajcie, są kłótnie. Nie ma związku bez kłótni. Z kim nie rozmawiam, to zawsze jakieś tam sprzeczki są. Ale czy u nas są kłótnie z cichymi dniami? Nie. Nie potrafię, słuchajcie, z mężem się pokłócić i się do niego nie odzywać i mieć ciche dni. I mój mąż tak samo. My zaraz wyjaśniamy, zaraz na ten temat rozmawiamy, albo po prostu puszczamy w niepamięć, bo kogoś po prostu przed chwilą mogło troszeczkę za bardzo ponieść. I słuchajcie, to jest tylko chwila. I już później rozmawiamy normalnie i też sobie wyjaśniamy właśnie nasze kłótnie, dlaczego do tego doszło, dlaczego tak jest, ale powiem Wam, nigdy przez te nasze 32 lata nie mieliśmy cichych dni. Ja nie jestem osobą, żeby, wiecie, być właśnie w związku, żeby być taką pamiętliwą i się nie odzywać, nie potrafię. Ja nie potrafię, ja bardzo szybko wybaczam. I powiem Wam, szybciutko przechodzi mi złość, nie potrafię się gniewać na mojego męża długo, chociaż nieraz potrafi mi zajść za skórę, naprawdę potrafi mi tak zaleźć za skórę, że mówię, rozszarpię, ale no kocham go całym sercem i on nieraz potrafi mnie tak rozbroić swoimi tekstami, co do mnie mówi takimi miłymi słowami, że no jak tu się gniewać, jak się długo gniewać, nie potrafię i mąż też nie potrafi długo gniewać się na mnie, więc nie mamy cichych dni, ale kłótnie czasami są. Następne pytanie, co myślisz o operacjach plastycznych, czy robiłaś jakieś operacje, czy zrobiłabyś coś? Czy zmieniłabyś coś w sobie? Powiem Wam tak, operacji plastycznych nie przechodziłam żadnych. Miałam jedyną operację, którą mogę tutaj podpiąć pod operację, było to cesarskie cięcie, gdyż byłam pod narkozą, to można to pod operację, ogólną operację tutaj podpiąć, ale operacji plastycznych nie miałam żadnych. Czy zrobiłabym? Jakbym musiała? Dlaczego nie? Nie jestem przeciwna operacjom plastycznym, jeżeli kobiety potrzebują coś w sobie zmienić, coś polepszyć, czymś się źle czują, czy korekta nosa, czy korekta piersi, czy coś tutaj, wiecie, z podbródkiem.
Ja powiem Wam, ja jestem neutralna w tym temacie, nikogo nie tutaj nie krytykuję. Każdy ma prawo do własnego wyboru. Jedynie nie podoba mi się to, jak ktoś już przesadza z takimi operacjami plastycznymi, wiecie, usta takie, wiecie, jak glonojady tutaj, wstrzyknięte, nie wiem, botoks czy cokolwiek, no wiecie, są niektóre takie już osoby, co są uzależnione od takich operacji i nie wyglądają ładnie, po prostu wyglądają tragicznie, więc tutaj już z tym nadmiarem operacji bym, no nie podoba mi się to po prostu, ale no każdy ma swoje, jest dorosły, ma swój wybór, robi to, co uważa, no ale i to mi się po prostu nie podoba, ale takie, wiecie, delikatne jakieś zmiany w organizmie, to nie mam tutaj nic przeciwko. Następne pytanie. Jakich cech w sobie nie lubisz? A jakie lubisz? Już tutaj Wam powiem, nie lubię w sobie tego, że bardzo mocno pewne sytuacje, pewne zdarzenia biorę sobie do serca i długo nad tym rozpamiętuję. Potrafi być coś, że na przykład pewna sytuacja wydarzy się w piątek, a ja jeszcze w poniedziałek o niej myślę, ja jeszcze ją rozpamiętuję, jeszcze mnie serducho boli, kuje. No powiem Wam, że bardzo długo rozpamiętuję i tego w sobie nie lubię. Wolałabym, słuchajcie, puścić w niepamięć, było, minęło, okej. Nie ma co rozpamiętywać, a ja wiecie, w sobie drążę i drążę i sama siebie tym, wiecie, no, nadaję sobie ból przez to, po prostu sobie daję ból przez to i bardzo biorę sobie do serca, jeżeli czy coś czasem źle zrobiłam, czy może ja się źle odezwałam, zawsze wiecie co, prędzej obwiniam siebie. Potrafię właśnie bardziej obwiniać siebie jak daną osobę. Nie wiem, taka jestem i powiem Wam, że staram się to w sobie zmienić, żeby nie karcić siebie za coś, żeby też nie rozpamiętywać tak długo, bo to nie ma sensu. Było, minęło i tak powinno być, takie powinno się mieć podejście do tego wszystkiego i staram się pomału, małymi kroczkami tak robić. Staram się też, słuchajcie, mówić nie, bo bardzo długo nie potrafiłam powiedzieć tego słowa, bardzo dużo ludzi wykorzystywało moją osobę, ale teraz już od dłuższego czasu potrafię zawalczyć o siebie, potrafię powiedzieć nie i potrafię powiedzieć danej osobie, jeśli mi coś nie pasuje, potrafię powiedzieć jej to prosto w oczy i to u siebie teraz zaczęłam lubić, że po prostu walczę o siebie, że jednak ja to jestem dla siebie najważniejsza, moje ego jest najważniejsze i nie daje się i to w sobie bardzo lubię. Bardzo lubię też w sobie to, że jestem empatyczna. Powiem Wam, że potrafię bardzo mocno współczuć innym ludziom. Biorę sobie do serca takie, wiecie, podobnie z mężem. Bierzemy sobie też mąż, to już w ogóle to jest osoba bardzo miękka w takich sytuacjach, jak widzi, że dzieciom dzieje się krzywda. Ja powiem Wam, że jak widzę teraz, odkąd mam wnusie, że dziecko tylko upadnie, mi już, słuchajcie, serce się kraja. Jak rodzic tylko podniesie głos na dziecko, mi się serce kraja. Powiem Wam, że odkąd właśnie mam wnusie, to mam takie miękkie serce do dzieci, mam bardzo miękkie serce do zwierząt. Jak się zwierzętom również dzieje krzywda, to bardzo mnie to wzrusza, bardzo mnie to boli, także lubię to w sobie, że jestem właśnie bardzo empatyczną osobą i chyba to wszystko, nie będę dalej tutaj Wam mówić o swoich jakichś tam dobrych cechach charakteru, to wydaje mi się, że jest takie najbardziej odpowiednie do tego pytania. Następne pytanie. Czy masz jakieś talenty? Jeśli tak, to jakie?
Powiem Wam, że uważam, że moim talentem to jest manualność. Jestem bardzo zdolna manualnie. Jak wiecie, sama robię paznokcie. Nauczyłam się z YouTube robić makijaże. Tworzę różne takie, wiecie, dekoracje w domu. Uwielbiam to. Uwielbiam coś robić i uwielbiam bawić się właśnie kwiatami, żywymi kwiatami. Tworzyć różne bukiety, kosze. No, to jest takie właśnie, to jest to, co lubię. Tutaj niestety nie mam możliwości, aby coś takiego robić, ale bardzo lubię tworzyć różne kompozycje kwiatowe. I tylko jakby ktoś mnie zapytał, Agnes, zrobiłabyś mi jakąś kompozycję, masz tutaj takie i takie kwiaty, czy byś coś z tego zrobiła? Słuchajcie, ja na te kwiaty patrzę i ja już widzę, jak to będzie wyglądało. Taki mam właśnie w głowie wariactwo na tym punkcie. Uwielbiam tworzyć różne kompozycje i powiem Wam, że jak idę do sklepu i mam wybrać bukiet i Pani ten bukiet robi, to chętnie bym wzięła te kwiaty od niej i sama ten bukiet ułożyła. I tu miałam taką kiedyś sytuację, poszłam po bukiet do sklepu, do kwieciarni i Pani układa, mówię, wie Pani co, niech mi Pani da te wszystkie kwiaty, te dodatki, a ja sobie ten bukiet zrobię sama w domu, bo już mnie denerwowało, jak ona nie wiedziała, jak to ułożyć, a ja patrząc na te kwiaty, wybierając je z wazonu, już wiedziałam, jak ten bukiet będzie wyglądał i jak ona to zrobiła, robiła to nie po mojej myśli, to już mnie to denerwowało. I też miałam taki przypadek, jak męża brat brał ślub i ja jego żonie odbierałam bukiet i jak widziałam, jak on jest zrobiony, to powiem Wam, że poprosiłam o pewne dodatki i sama go jeszcze przerobiłam, bo moim zdaniem nie był to bukiet idealny i jak ja go przerobiłam i wszyscy widzieli go po przerobieniu, to stwierdzili, że faktycznie te dodatki ode mnie dużo zrobiły. Także zdolności manualne mam. Następne pytanie. Czy jesteś dobrą teściową? Jak dogadujesz się z synową? Wydaje mi się, że jestem dobrą teściową. Mam nadzieję, że moja synowa na mnie nie narzeka. Staram się być dobrą teściową. Staram się dzieciom nie wtrącać w życie. Staram się być im potrzebna. Staram się im pomagać na tyle, ile mogę. I powiem Wam, że mam bardzo dobry, ja uważam, że mam bardzo dobry kontakt z moją synową, zresztą wyście też już w moich filmach to zauważyli, jak ja mówię na temat mojej synowej, widzicie to, że mam o niej dobre zdanie. My bardzo często potrafimy się spotykać i po prostu sobie rozmawiać jak koleżanki i ja powiedziałam mojemu synowi, w życie się wtrącać nie będę. Jak sobie ułoży życie z własną żoną, tak będzie miał. Ja im tylko mogę doradzić, ja im mogę coś zasugerować, ale wtrącać im się nie będę i wydaje mi się, że jest to bardzo zdrowe podejście. Powiem Wam, no tak, wybrali siebie, są ze sobą, a dotrzeć będą musieli się sami. Ja im w tym nie pomogę, no bo tak jest życie. Będą się uczyli na własnych błędach, nie na moich, więc wydaje mi się, że moja synowa to docenia i mam nadzieję, że widzi to, jak ja tutaj do tego podchodzę, także wydaje mi się, że z moją synową dobrze się dogaduję. Następne pytanie, poczekajcie, bo tutaj mi się przesunęło. Czy macie z mężem wspólną kasę, czy każdy ma osobne konto? Każdy z nas ma osobne konto z tego względu, że no, na każde konto musi przyjść wypłata. Ale mamy wspólną kasę. U nas nie ma czegoś takiego, moje pieniądze, twoje pieniądze. My mamy jedno wspólne konto, na które pieniądze są odkładane na nasze wyjazdy, na nasze jakieś wydatki. I ja sobie zostawiam troszeczkę pieniędzy na moim koncie, mąż ma też troszeczkę pieniędzy na swoim koncie, jak potrzebujemy zrobić jakieś tam zakupy, wiecie, spożywcze, coś takiego, to wówczas z tych pieniędzy korzystamy, ale mamy jedno wspólne konto. Ja powiem Wam, od lat, nawet jak jeszcze byliśmy w Polsce razem, zawsze tak u nas było i ja nie wyobrażam sobie czegoś takiego, moje, twoje. Ja zarabiam, ty zarabiasz, są opłaty, a później ja mam pieniądze dla siebie, ty masz pieniądze dla siebie. Jakoś to nie moje, nie. My z mężem nie mamy przed sobą tajemnic, mamy wspólne pieniądze, jeżeli mamy jakieś wydatki, podejmujemy wspólnie decyzję o tych wydatkach. Jeżeli ja chcę sobie coś kupić, jakiś kosmetyk, o tym mój mąż zawsze wie.
mąż nie kontroluje tego, o ile wydałaś na, dajmy na to, na nową maskarę, bo wie, że ja to potrzebuję. Tak samo ja też nie kontroluję męża, że mąż wydał tam na coś, bo musiał coś tam kupić, wiecie, z budowlanych rzeczy. Po prostu ufamy sobie i to jest bardzo zdrowe. Także mamy tylko osobne konta na, po to, żeby, no bo tak tutaj jest, no musimy mieć, każdy z nas musi mieć konto, żeby wypłata wpływała na dane konto, ale mamy wspólną kasę i jest nam z tym naprawdę bardzo dobrze. I tak jest od lat, no od 32 lat tak jest, odkąd jesteśmy razem i bardzo nam się dobrze z tym żyje. Odkładamy razem pieniądze i nie narzekamy. Dobrze, następne pytanie. Widać, że ładnie schudłaś, wyglądasz super. Czy jesteś na jakiejś diecie? Jak udało Ci się schudnąć? Widzę, że tutaj chyba nowa osoba do mnie dotarła i to jest pytanie z Instagrama, więc moi drodzy, ja na to pytanie może odpowiem w osobnym filmie, bo chcę nagrać taki film o tym, jak mi się udało schudnąć, dlaczego się tego podjęłam, co spowodowało, że tak schudłam, więc tylko odpowiem, że dziękuję za miły komplement, że ta osoba zauważyła, że ładnie schudłam. I tak, schudłam dużo kilogramów, ale wybaczcie, że teraz nie odpowiem, tylko nagram taki osobny film, bo bardzo dużo osób mnie pytało właśnie o to, jak mi się udało schudnąć, czy długo mi to zajęło, dlaczego, i tak bym chciała właśnie osobny film na ten temat nagrać, także odpowiem na to pytanie już w osobnym filmie, ale tak, schudłam, dużo kilogramów, dużo centymetrów spadło i cieszę się i dziękuję, żebyście też to zauważyły i dziękuję Wam za te miłe komplementy. Następne pytanie, skąd pomysł założenia kanału? Na to pytanie też już odpowiadałam w moich wcześniejszych Q&A i tak, skąd pomysł? Ja oglądałam na początku YouTube, byłam zafascynowana YouTube'em, oglądam YouTube, słuchajcie, już z 14 lat. Tu na Islandii jestem 18 lat i tak jakoś, nie wiem, po roku, po dwóch latach, czy po trzech, jakoś tak zaczęłam oglądać YouTube'a. I zaczęłam YouTube'a oglądać, bo zaczęły mnie interesować, słuchajcie, makijaże, gdyż weszłam jako dystrybutor do firmy Federico Machora FM i tam właśnie były kosmetyki do makijażu i byłam ciekawa, jak właśnie robić makijaże. Tam był mały zestaw pędzli, więc potrzebowałam pędzle i tak jakoś właśnie przez przypadek na YouTubie znalazłam kanał jednej z dziewczyn, jak ona teraz się nazywa, poczekajcie, Katosu i powiem Wam, że właśnie ona tam pokazywała, miała tam filmy makijażowe i tak mnie to zaczęło interesować. U niej znalazłam, były to pędzle Hakuro, które pierwsze zakupiłam. I tak właśnie dzięki temu wdrażałam się coraz bardziej w filmy makijażowe. I mówię, kurczę, ale te dziewczyny fajnie robią te makijaże. Dzięki temu nauczyłam się makijaży. I później zaczęły się różne inne filmy. Były Q&A, były, słuchajcie, różne tagi. Później pojawiły się takie vlogi, domowe vlogi i mówię, kurczę, jak to fajnie tutaj dziewczyny sobie działają. I tak, słuchajcie, zbierałam się do tego 10 lat. 10 lat, jak oglądałam YouTube'a, dopiero po 10 latach zebrałam się na odwagę, żeby też nagrywać, założyć w ogóle kanał. Pierwsze moje filmy były nagrywane telefonem, pierwszych kilka filmów. Później mój mąż powiedział, nie, kupimy aparat, kup sobie, nagrywaj, będzie lepsza jakość i to jest właśnie ten aparat, którym dzisiaj nagrywam, Canon G7X Mark II. Ten aparat zakupiła mi moja mama w Szwajcarii, tam było dużo taniej i później właśnie miałam kupionego laptopa, na którym również już mogłam sobie filmy, wiecie, montować. Więc tak 10 lat zbierałam się na to, żeby zacząć coś działać na swoim kanale, ale tak zmobilizowało mnie to właśnie i podjęłam decyzję właśnie przez to, że oglądałam te filmy makijażowe i mówię, kurczę, ja też tak chcę, bo powiem Wam, że od początku, jak zaczęłam oglądać tego YouTube'a, bardzo mi się to podobało i też chciałam, ale tak jakoś wydawało mi się, że jeszcze to nie jest ten moment, że jeszcze nie jestem na siłach, że to jeszcze nie to i tak właśnie
po pewnym czasie powiedziałam, nie, dobra, robię to, dam radę, jak te dziewczyny dały 10 lat temu radę, to ja też dam i tak jest, tak oto jestem, tak oto jest mój kanał i dzięki temu, że wy jesteście, ja istnieję, także dziękuję wam za to serdecznie. Dużo osób do mnie dochodzi, coraz częściej do mnie dochodzicie, dziękuję wam za to, więc gdyby nie wy, to by mnie nie było, ale taki był pomysł na założenie kanału dla, i właśnie przez to, że oglądałam YouTube, to sama chciałam spróbować i... No i założyłam kanał. Dobrze, bo się rozgadałam i słuchajcie, film będzie naprawdę długi. Ostatnie jeszcze kilka pytań, trzy pytania mianowicie. Jak dużo wycinasz z filmów, bojąc się, co ludzie powiedzą? Wiecie co? Na początku to, jak wrócicie się do moich pierwszych filmów, to było tylko wycinanie. Ja się tylko przejęzyczyłam i było cięcie. A teraz słuchajcie, z czasem nagrywania, nawet jak się przejęzyczę, to tego nie wycinam, no bo nie ma sensu. Jesteśmy tylko ludźmi. Każdy z nas, rozmawiając, się przejęzyczy. No czasami, jak wiecie, zastanawiam się nad czymś i nie wiem, jak o tym powiedzieć, to jak sobie przypomnę, to wytnę ten urywek, jak się zastanawiam. Też jak się naprawdę mocno przejęzyczę, też to wytnę. Ale tak ogólnie bardzo mało wycinam z filmów. Już takiej nabrałam, słuchajcie, większej odwagi do mówienia do kamery, bo pierwsze filmy to było naprawdę... Tylko się zastanawiałam, co powiedzieć, a teraz mi to idzie. Zresztą sami wiecie, jakie moje filmy bywają długie. Jakie potrafią być długie. Ja często też wycinam, bo się za długo rozgaduję na temat pewnego tematu, więc wówczas wycinam, ale takie właśnie, że wstyd przed kimś, że coś się przejęzyczę, to już mi to minęło. Już mi to minęło i z tego powodu w filmie nie wycinam tych urywków. Bardziej jak właśnie nad czymś się za długo rozgadam, to widzę sama oglądając, edytując film, montując go, mówię, o nie, 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 Agnes, tutaj za dużo mówisz na temat tego, przytniemy to. I tak się staram przycinać w takich momentach, w których wy tego po prostu możecie nie zauważyć, także tak to u mnie wygląda. Następne pytanie. Co sądzisz o przyjaźni na YouTube? Czy jest taka przyjaźń możliwa? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że jest możliwa przyjaźń na YouTube. Dlaczego nie? Jesteśmy ludźmi, oglądamy się nawzajem i przyjaźń może być. Zobaczcie, nawet wam tutaj dam na przykład najstarszą YouTuberkę, znaczy chodzi tutaj najstarszy jej kanał, chodzi mi o Karolinę ze stylizacji. Ona mocno, bardzo zaprzyjaźniła się z Ewą z kanału Kosmetyczny Cocktail i z Sarą z kanału So Beauty, bardzo się przyjaźnią, odwiedzają się. Ewa mieszka w Anglii, Sara mieszka w Anglii, Karolina mieszka w Warszawie, potrafią się odwiedzać, potrafią do siebie latać, także jest możliwa przyjaźń, słuchajcie, i nie widzę tutaj problemu, jesteśmy ludźmi. A to, że słuchajcie, jesteśmy influencerami, to nie znaczy, że influencer z influencerem nie może się przyjaźnić, że to jest jakaś zadra, że tutaj jest jakaś kłótnia. Absolutnie uważam, że jest możliwa przyjaźń na YouTube i takie również istnieją. I dobra, słuchajcie, następne pytanie, jest to już ostatnie pytanie. Czy badasz się regularnie, co z twoją tarczycą? I widzę, że tutaj ktoś nie oglądał mojego ostatniego filmu. A więc nawet kilku ostatnich filmów, bo wspominałam, że właśnie robię badania na krew na moją tarczycę i wszystko u mnie jest w porządku. Ja cały czas sukcesywnie biorę leki na tarczycę i ja biorę Levaxin. Ja wiem, że Levaxin nie jest dostępny w Polsce, tutaj mi on został przepisany i ja po nim się dobrze czuję. Biorę 50 mg rano, biorę taką tabletkę. Ostatnio miałam robione właśnie badania krwi i wszystko wyszło ok, wszystko z moją tarczycą jest dobrze. I też oczywiście ostatnio robiłam badania, było robione u mnie cytologia i niedawno była robiona mamografia piersi, też jest wszystko w porządku, dostałam właśnie listy ze szpitala po badaniu, po cytologii, że wszystko jest ok, nie ma stwierdzonego raka i też ostatnio dostałam taki list informacyjny, że po badaniu piersi, moje piersi są zdrowe i
nie stwierdzono raka. Także ja się badam sukcesywnie. U nas tutaj są informacje nam wysyłane o badaniach, więc tutaj samym nie musimy tego pilnować, że ojejku, kiedy ja się zbadałam, kiedy robiłam ostatnio badania piersi lub kiedy robiłam cytologię. Tutaj za nas to jest pilnowane, także fajnie, bardzo mnie to cieszy i ja, słuchajcie, nie przekładam badań, nie odkładam tego w czasie. Jak trzeba iść, to idę. Nie boję się tych badań, bo słuchajcie, w mojej rodzinie był rak, moja mama wygrała z rakiem i właśnie ja powiedziałam, że ja będę badać się zawsze sukcesywnie, bo wiem, że w mojej rodzinie jest to możliwe. Możliwa jest ta choroba, dlatego badam się, żeby wiedzieć, co mi jest, żeby wiedzieć, czy jestem zdrowa. I żeby temu jak najszybciej, mam nadzieję, że się to nigdy nie wydarzy, ale gdyby, żeby jak najszybciej temu zapobiec. Także moje drogie, wy też się badajcie. Wiem, że mamografia jest od 40 roku życia, ale wy możecie pójść do ginekologa, przebadać się, można też piersi przebadać, USG zrobić, więc jeżeli jesteście młodsze ode mnie, a jeszcze na mamografię się tutaj nie kwalifikujecie, to badajcie się same, bo to jest naprawdę bardzo ważne i oczywiście cytologia również, no bo tam też również w tych dolnych częściach naszego ciała również może się coś wydarzyć przykrego, więc badajmy się, bo żeby być zdrowym, trzeba się badać, trzeba wiedzieć, czy nam coś dolega, czy nie. A jak najszybciej stwierdzona taka choroba, mamy większą szansę, żeby wyzdrowieć. Dobrze, moi drodzy, to było 15 pytań, długich pytań od Was do mnie. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałam na te pytania. Także dziękuję Wam serdecznie, że te pytania mi zadałyście, troszkę ich się pojawiło, co mnie bardzo cieszy, bo wiem, że dużo nowych widzów doszło do mojego kanału i w komentarzach zawsze jakieś pytania były, więc mam nadzieję, że w tym Q&A na nie wyczerpująco odpowiedziałam. Także moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za spędzenie tego czasu ze mną, dłuższego czasu, bo ten film nie był krótki. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i oczywiście tradycyjnie, jeśli ten film Wam się spodobał, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie mi kciuka do góry. Czekam na Wasze komentarze, może zbierzemy pytania na następne Q&A, w jakimś kolejnym Q&A odpowiem na następne pytania. Jeżeli chcecie taki film, to dajcie znać. Oczywiście nowi widzowie, którzy oglądają moje filmy bez subskrypcji, a są tacy, to bardzo będzie mi miło, jak zasubskrybują mój kanał, a Wam dziękuję serdecznie za dziś, także my widzimy się już w następnych filmach. Wy kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki!